co zjecie Państwo na obiad? Na pewno zjecie białko. I teraz skąd wziąć to białko? Ludności robi się coraz więcej. Jest około 7 miliardów ludzi w tej chwili na Ziemi. Będzie ich coraz więcej. Ci ludzie się bogacą. Potrzebują białka, potrzebują coraz bardziej bogatej diety, dlatego że się bogacą, mają taką fantazję, mogą sobie na to pozwolić. I problem jest z tym, skąd wziąć to białko. Takie tradycyjne źródła, jak mięso, nie wiem, wołowina, drób, są bardzo, bardzo nieekologiczne. Nieekologiczne dlatego, że żeby wyprodukować kilogram wołowiny czy kilogram mięsa z kurczaka, albo musimy te zwierzęta trzymać w jakichś koszmarnych warunkach, albo musimy te zwierzęta karmić, wycinać pod pastwiska gigantyczne obszary lasów, puszczy, o której tak pięknie mówił mój przedmówca. Nie warto. Warto poszukać rozsądnej alternatywy. Co więcej, alternatywy, która jest akceptowana przez większość ludzi na świecie. Tak naprawdę bardzo wiele ludzi, zdecydowana większość ludzi je owady. I te owady są dla nich czymś, co jest domyślnym źródłem białka. Od czasu, kiedy na Papui zabroniono kanibalizmu, dla większości plemion żyjących na południu wyspy właśnie owady są podstawowym źródłem białka. Żeby wyprodukować kilogram owadów, potrzebujemy kilogram zieleniny, kilogram otrębów i pół litra wody. Żeby wyprodukować kilogram wołowiny, potrzebujemy kilkanaście razy więcej paszy i kilka tysięcy razy więcej wody. Owady możemy w humanitarny, etyczny sposób zabijać. Wystarczy je schłodzić. One nie czują, nie będą umierały cierpiąc. Co więcej, to cierpienie nie będzie wpływało na smak mięsa. Owady możemy hodować w dowolnym miejscu, możemy wykorzystywać do ich hodowli jakieś resztki, odpady przemysłu przetwórczego, niepełnowartościowe produkty rolne. Możemy te owady wyprodukować naprawdę bardzo niewielkim kosztem, bardzo niewielkim nakładem energii i naprawdę w dowolnym miejscu na świecie. Nawet w tych miejscach, które od setek czy tysięcy lat cierpią głód. Nawet na pustyni możemy znaleźć coś, przy pomocy czego będziemy w stanie te owady wyhodować. A oczywiście możemy je zjeść w czystej formie, ale to zawsze będzie domeną ekscentryków. Natomiast te owady możemy po prostu przetworzyć. Możemy z nich zrobić pełnowartościowe koncentraty, odżywki, pożywki, czy po prostu tofu, odpowiednik tofu, insekt tofu. Coś, co można byłoby zastąpić czymś, coś, czym można byłoby zastąpić zwykłe produkty spożywcze. Zwłaszcza, że i tak 90% żywności, którą jemy, jest żywnością przetworzoną. Także wzorem wegetarian. Nie będę krzyczał go vegetarian, ale go insectarian. Czyli zostańcie insektarianami, jedzcie owady, bo to jest przyszłość i to jest coś, co możemy zrobić, żeby ochronić zasoby naturalne naszej planety. Dziękuję.